Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Turbo Ciechu. Zapraszam do kolejnego już odcinka gry Dying Light i teraz przejdziemy do fabuły głównej. W końcu przemieścimy się do sektora 0. Teraz tak, no dobra, jedziemy. Czego chcesz? Szukam Jajka. Wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do sektora zero. Bohater. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w sektorze zero znikniesz z listy Raisa, ale zaczekaj tu. No myślę, nie myślę, chcę się tam przemieścić. No, no ile mam czekać? Pewnie jakaś konsultacja. Kolesia, co mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak, tak. Przez radio się komunikuje. Serio? Na pewno? Aha. Okej. No i to. No i to zmienia postać rzeczy. Gościu się dowiedział, kim jestem. Cenk. No dobra, okay, Cenk. Puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To, coś zrobił Raisowi, to nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię. Dziękuję. Nie, stary, to ja dziękuję. Aż szmuglerzy. Dobra, teraz tak, musimy się przemieścić. Aha, tutaj, tak, no jest kawałek. No ale spoko, no, trzeba się przemieścić, to trzeba. Dobra, a to jedziemy z tym koksem w końcu do Starego Miasta, do sektora 0. Mam nadzieję, że... No ciekawe, czy w tym odcinku będę mógł wam pokazać, jak to wygląda. Jestem cholernie ciekawy. O nie, 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 nie. Chłopaki, tak się nie będziemy bawić, panie. No i tak, no, w sektorze 0. Ciekawe, czy jeszcze spotkamy Rola. Rola to na pewno. Rola to na... Znaczy tego Raisa to na pewno, ale ciekawe, czy spotkamy Rola. O, wzrost poziomu przetrwania sobie od razu zrobimy. I co my tu mamy? Atak z ukrycia, kolejny poziom. Nauczy się atakować zarażonych w czasie używania kamuflażu bez przyciągania niepo... No to się przyda tam może w nocy po cichu, żeby coś tam zrobić. Dobra. Lećmy do tego sektora zero. No przyspieszmy to, kurwa. Nie, no dobra, już pobiegniemy. Nie będę przerywał filmu. To nie ma sensu. Skoczy, wskoczy. Kurde, on taki zwinny jest, małpa. O Boże, jakbym teraz nie nacisnął. Jakbym teraz nie nacisnął. O, tu, a tutaj jest jeszcze... A, nie ma tej dubeltówki, cholera. No właśnie, i tu znowu wspominam, tu jest miejsce spoczywania dubeltówki, tylko że ja dałem ciała, bo to powinno się do tego wrócić od razu po misji u komandora Jeffa. No ja to niestety tego nie zrobiłem i... No cóż, no cóż, no cóż. Dobra, jesteśmy... Dobra, teraz musimy przejść przez tunel. To raczej nie będzie trudno, widzę, że... Nie ma tych... jak to się nazywa, tych koszmarów. O, widzę, że jeszcze troszeczkę i zdobędziemy kolejny poziom. Nie, 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 zostawcie mnie. Cholera jasna, teraz coraz bardziej aktywne są, coraz ciężej jest w ogóle tam się między nimi przemieszczać. Ale właśnie, teraz nie wiem, czy to nie jest ten tunel, co ja tam podłożyłem bombę. Tak, chyba... Nie, to nie jest ten tunel, to jest tutaj z drugiej strony. Tam na pewno nie.
No dobra, chodźmy. Tędy, tędy. Tu widzę, jest przerwa. No to w takim razie nam wskazuje na drogę w tę stronę. Aha. Możliwe, że tunel jest w ogóle... A, tutaj to był Dzień Matki u tego, jak on się tam nazywa. O kurwa, nie pamiętam. Tego czuba. Dobra, 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 wskakuj, wskakuj, wskakuj. Dobra, niski poziom naładowania, może nam... Jeśli nam padnie, no to pewnie się wyłączy. Dobra, jesteśmy w tunelu. Spotkał się z wybawcami w tunelu. Dobra, no to lećmy po prostu do przodu. Ale przy okazji sobie otworzymy... Otworzymy sobie wóz policyjny, bo oczywiście tutaj są dosyć ciekawe przedmioty. Pierwszym przedmiotem, jakim zdobyłem w ogóle w wozie policyjnym, był pistolet. Taka właśnie wskazówka, jeżeli dopiero zaczynacie i będziecie mieli misję... O kurwa, doskonały kurdelas, pięknie, 320 parę obrażeń. Coraz lepiej, coraz lepiej. A propos, tam gościu prosił nas o pistolet, no to na początku można właśnie tam znaleźć najpierw. Spotkałem tego całego cenka. Początkowo nie za bardzo chciał w ogóle ze mną gadać. Kiedy jednak powiedziałem, co zrobiłem Raisowi, wybawcy zdecydowali się mi pomóc w dostaniu się do sektora zero. No nie mieli wyjścia, no, dla bohatera tutaj Haranu. Musieli pomóc, nie? No i dobra. Lećmy dalej, według fabuły. Spotka się z wybawcami w tunelu. A, czyli tutaj są skampowani, tak? Wybawcy. No, okay. Wybawią mnie rzeczywiście. Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. No, na pewno. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa. Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. Gościu konkretny. W dupie ma w sumie imię i kto, kim jest. No, Crane'a, no to legendę. Musi znać. No dobra, chodźmy z nim. Zobaczymy. Ten z karabinem. Aha, ja nie mogę na razie nic wyjąć, tak? Idź z przewodnikiem. No to prowadź, przewodniku. Skoro znasz tereny. Fajną ma koszulkę. Z czaszką z tyłu. Jakimiś z ozdobami. Twarz, nie wiem. Chciałem powiedzieć mongolska, nie wiem, aztecka. No i dobra, są ocaleni. No jest ten gość, na którego dałem pistolet. No, świat jest mały. Dawood, mamy do pogadania. Przykro mi, że cię przegoniłem, ale nie mogłem ryzykować, że za nami pójdziesz. Ci goście są naprawdę twardzi, jeśli chodzi o zasady. To nie fair wobec Salmy. Salma jest teraz wolna. Nie o to chodzi. No to o co chodzi? Masz coś do powiedzenia? Nadal mam tę broń, uważaj no. Crane, mamy zasady. Każdy pilnuje własnego nosa. Jeśli nie będziesz przestrzegał naszych zasad, nie masz tu czego szukać. Rozumiem. No i nie mam wyjścia. Dobra, idź za przewodnikiem. Okej, odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. No i co? Musimy to załatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. Okej, okay. Czyli no co, to już jestem ważniejszy od was. Co robi? Kurwa, to mam na dół tak zejść, tak? Czyli mamy płynąć. Dobra, lecimy z tym koksem, bo tu... A tam z tyłu nic nie ma? Nie, tylko... zagruzowane wejście. Ja, w końcu.
Sektor Zero. Jak to tam wygląda? Jak się potoczą dalsze w ogóle przygody? Ogólnie mamy 38% gry, ale to gry fabuły głównej. No bo reszta się do tego nie zalicza. Dobra, widzę, że tutaj... Nie no, na pewno tędy nie wejdziemy. Tak, widzę tu rura. Oki smoki. No nie gadaj, że... No i kurwa, ja tego to nie kumam. Czasami właśnie nie chcę jakoś tam... nie wiem... Dobra, po prostu trzeba było wyżej. Dobra, i co teraz? Dobra, to bez problemu, bo to już mamy taki poziom zwinności, że holala. No to co, idziemy dalej. Weźmiemy sobie jakąś szybszą broń. Nie korek, nie to, tylko to. Dobra, tu widzę strzałki, oni mają pozaznaczane, gdzie mam iść. To nic nie ma? Nie. Raczej by nic nie zostawili ciekawego. Lećmy dalej. Zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stanowić dla ciebie problemu. No, nie powinni, ale tylko teraz pytanie. Na ilu zarażonych tym przyszedł natrafię i na jakich? Czyli nie będzie łatwo. Dobra, mamy wyjątkową siekierkę ze złotą rączką, więc sobie ją weźmy. A może wezmę rower, będzie szybciej? Bicycle. O nie. O nie. Więc moim zdaniem trzeba iść górą. Dobra, wiecie co? Tu sobie weźmy maczet, korek. Dobrze, mamy jednak... Nie, Jezus Maria. Nie zauważyłem tu dziury. Dobra. Tam widzę jest wiral. No dobra. Niech próbują sił. Nawet głowy lecą. Tam jest wielkolud. Też go zlikwidujemy. Myślę, że po prostu no pójdę na łatwiznę. Headshotów mu damy. Ajajaj. No kurwa mać. O, ten to twardy jest. On jest strożaku. No kurwa, już władowałem w niego półtorej magazynka, a on dalej. Dobra. Teraz tak, weźmy siekierę i wtargnijmy tam. Dobrze. Dobra. Lecisz. I ty też lecisz. Dobra, to im daliśmy radę. Mamy teraz przynajmniej czyste przejście. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. A i no mamy kolejny znowu poziom. Zwinności tym razem. No i słuchajcie teraz, co by tu wziąć? Tu jest regeneracja zdrowia, tak? Regeneracja zdrowia 2. W miarę jak twoje osoby, dobra. Tik-tak. Umożliwia bieg w górę po ścianie lub innej płaskiej powierzchni, nawet po skoku. Naciśnij R1. A weźmiemy to. To może się też przydać gdzieś tam w jakichś momentach. Dobra. Przekręćmy kurek. Aj, trzeba tutaj bardzo energicznie naciskać to. Dobra, poszły kleszcze. Puściły. I lećmy dalej. I znowu sobie weźmiemy... O nie. Dobra, wybuchającego miniemy. Jednak...
Dobra, ta poszła i to z uderzeniem krytycznym. Kurwa, no nie mów się mi. Myślałem, że tam są koszmary. A to wirale. Zauważcie, że też... Jezus. Na początku ogólnie, jak zaczynaliśmy grę, z tego co pamiętam, to naprawdę 2-3 chyba uderzenia. No Boże, przesadzam. Z 5. I już nie mieliśmy energii. I już po prostu tej energii nie było. Teraz tak, dziennik bojowy mamy. To jakiś misiu w ogóle. Nie wiem, te pamiętam, te misie to też były w Call of Duty. World of War, tak? To się tam ten tytuł miał. Też w trybie zombie. No troszeczkę grałem jednak ten tryb zombie, pamiętam. I wtedy co? Kurde, tylko nie pamiętam, co one tam robiły, no nie pamiętam. No mniejsza o to, teraz jesteśmy w całkowicie innej grze i kilka lat później. Wyjątkowa się, na razie będziemy brali te rzeczy, jak coś to będziemy wyrzucać. O nie, no nie odpuszczę tej skrzyni, no nie ma opcji. Nie ma takiej opcji, żebym ja skrzyni odpuszczał. O, pięknie, jeden wytryk starczy. Taka muzyczka. 189, dobra, z klejnotami to ja pewnie, że wezmę. Jak najbardziej zaplikujemy sobie. To szukamy, dolary, talary. No i co? Tutaj jest wyjście, widzę, na... Kurwa, teraz tylko którędy, co? Tędy? A, jednak. Dobra, oni to przewidzieli, że... Kurwa. No i co? No i gówno, bo właśnie, kurwa, nie wiem, którędy... A, dobra. Okej, strzałki są. A ja chciałem kombinować, żeby przejść w ogóle na górę, na światło dzienne, a to było świetnie. O nie, koleżko. Wow, nie. Ale wtargnę do ciebie w ogóle. Także się, kurwa. Właśnie tak. Jeszcze cię dobiję, chociaż się przeniżyłeś. Dobra, nikogo tu więcej nie ma. To są jakieś toksyczne rzeczy. Aha, i tak, teraz pójdziemy pewnie tędy, łatwiej. Dalej jest strzałka, dobra. Teraz tak. Okej, tylko widzę, że tutaj jest przejście tędy. No i tak będziemy musieli zrobić. Bo tam ni cholery nie doskoczę i kotwiczką chyba też się nie zaczepię. Bo no, są przeszkody różne na drodze. Dobrze. O, dziękuję. I teraz mamy zejść w dół, tak? Następna skrzynia. Pewnie tutaj nic ciekawego nie ma, bo... Nie ma zamka. Tylko możemy sobie normalnie otworzyć. Dobra. O, i będziemy chyba jechać do ulicy. Wow. Przykro mi, ale muszę postępować praktycznie. Ten koleś trzyma mnie za jaja. Co? Który? Co? Hej, co się zrobili? Nie miałem wyboru. Przykro mi. Ten nie wejdę. Bo samochód, kurwa, tam jest. Ale co? Nie miałem wyboru, że co? Żeby mnie wpuścić dalej? Dobra. Otworzyłem kolejne drzwi. Nie wiem, w czym on nie miał wyboru i pewnie do wody. O kurwa. Czy wy widzicie? Oni strzelają. Dobra. Może nam się uda, jak nie to... Fuck. Może... Jesus. No patrzcie, ale żyć nie tracimy. No tracimy jednak troszeczkę. Jednak troszeczkę traciliśmy. Dobra, tutaj idzie pasek na dole, jak widzicie, energii. Dobra, tędy nie da rady. Mam nadzieję, że mnie tylko nie zauważył, jak będę się wynurzał. Czyli to trzeba będzie użyć broni, no bo nic innego.
Dobra, przeładujmy sobie. To jest dziwne w ogóle zawsze w tych grach. Mam 8, mam nie wiem, 10 naboi, 100 w magazynku, przeładowuję, mam 20 i 90 gdzieś tam w plecaku. Ale nie wyrzuca całego magazynku, nagle szybko gdzieś tam przekłada te naboje w... dziwne. Znaczy dziwne, no wiadomo, że to jest ułatwienie. Chociaż kiedyś były takie gry, że jak przeładowałeś, to wywalało magazynek tam, gdzie, jeżeli nawet 5 naboi zostało i nie przekładało ich do reszty. Ale to jest tak, powolutku. Ja myślę, że... No dobra, zapalimy światło. Tu mamy gazę. Zabierzemy to po... Dobra, powoli, powoli, powoli. Dobra, on jest z tamtej strony. Mam ich w... Dobra, headshot. Troszeczkę za dużo się wiem, że zastanawiałem. I weźmiemy teraz sobie w tym momencie apteczkę. Dobra, następny headshot. No, powiem wam tak, napadzie to... Nie ma łatwego strzelania na padzie, no niestety. To jest... Tylko, że w Dying Light... Dying Light naprawdę się trudno strzela. Nie wiem, łatwiej to mi się w Battlefieldzie strzelało, jeżeli chodzi o strzelanie na padzie, a grałem w niego dużo jeszcze na PlayStation 3. No i właśnie, i tak teraz zapowiem. Przy okazji, skoro gramy i strzelamy, na pewno pogramy sobie, zrobię gameplay z Battlefielda Hardline 19 marca. Nie wiem, no, żebym na uszach stanął, to i tak zrobię ten gameplay. Ale nie tylko będzie multiplayer, chcę też oczywiście zrobić fabułę główną, bo dużo osób ogólnie kupiło Battlefielda i zapomniało o tym, że tam też jest fabuła główna. Dobra, wiem, że tędy mam iść. Ale fabuła główna była fajna, była ciekawa. Oczywiście no w tej polskiej wersji to była denna, no bo te dubbingi ogólnie były z dupy. No po prostu były z dupy, no nie wiem jak to nazwać. Ale postacie tam Irisha najbardziej zapamiętałem. No to naprawdę spoko, spoko. Wiele wybuchów. Środowisko tak naprawdę się waliło. Szybka gra, dynamiczna, no. Polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie gra w Battlefield 4, ale raczej wielu ludzi grało już to. Ale gra jest niesamowita, jest bardzo, bardzo ciekawa. No i sama fabuła nawet, no wiadomo, że każdy kupuje Battlefielda dla multiplayera, tak jak zaczęło się od Battlefielda 1942. Nie pamiętam, kiedy była premiera tamtego Battlefielda, bo to było dawno. Pamiętam, że w niego grałem, jeszcze nawet zaczynałem na botach. Ale cóż, no... Tamten Battlefield to też miał swój rok. I pamiętam, co mnie irytowało na początku, strzelanie. Było tak trudno zabić kogokolwiek, wcelować. Cholernie było trudno. Ale później człowiek się przyzwyczaił i się cieszył z tego, że jednako jedna z nielicznych gier pozwalała na to, żeby korzystać z pojazdów, latać samolotem, no super. Kiedy to było? No ale dobra, wracajmy do Dying Light, bo już jesteśmy chyba w starym mieście, w tym sektorze 0. Widać, że zmienia się troszeczkę ten image grafiki. Dobra, mamy coś do wywalenia z tych przedmiotów. Bo tu patrzę, że mam... No tam 240 pary, to nie, jaj nie urywa. Moje są jeszcze na miejscu, ale... Ale... Aleksandra... No to nie wiem, no to rozmontujmy. Weźmy to. I good, nie? No
Dobra, tu nic więcej nie ma. A, jest jeszcze skrzyneczka. Dobra, pozbierajmy to, co się da. Kable, srable, skrable. Oczywiście nic tutaj takiego wielkiego nie znajdziemy, bo zamka tu nie ma. Puszeczka, o proszę. Znowu. Szkoda, że tu jeszcze jednej rzeczy nie ma, żeby posilać się tutaj, jeść, zbierać zapasy żywnościowe. Byłoby takie jeszcze bardziej realistyczne. Wow. Gdzie oni do cholery są? Jak długo mamy na nich czekać? Dobra, teraz tak. Ile trzeba? Wyluz. Weźmy karabin. Masz coś lepszego do roboty? Ciesz się, że masz chwilę wytchnienia. Weźmy tutaj i rzućmy w nich czymś, nie? Mamy granaty? Nie. Ja tam pierdyknął granat i było po sprawie. I tak zrobimy. Stworzymy granat. Gdzie są granaty? Gdzie są granaty? Trujące granaty odłamkowe. Zrobimy sobie odłamkowe. A, brak miejsca. Kurwa, świetnie. Chuj tam, dobra, z tymi granatami. Hedzik. Hedzik. Dwóch na pewno nie było. Dobra, dostał tam gdzieś brzucho w płuca. Dobra, tylko trzech było? I na razie tutaj pochodzimy, myślę. Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Co jest grane, stary? Dobra, nie wiem, co jest grane. Zaraz oczywiście do tego wrócimy. Ale tutaj nie, no to trzeba powyrzucać, bo opuść wszystkie. Lepsze gwiazdki, petardy. Kurwa. Aż żal czego. Cokolwiek wyrzucać. Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Raisowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdy tylko dotrzesz do sektora zero, koniecznie skontaktuj się z Troy. Tylko ona może ci tam pomóc. Nie ma tak przekupstwo. Jasne, co? Tak właśnie planowałem zrobić. Trzymaj za mnie kciuki, Brecken. Jeszcze mają... Przez taką odległość kontakt radiowy? No nieźle. No ale kurwa, tutaj dobrze jestem wybawcą, a mnie nagle w chuje robię. Jebaki leśne. Dobra, wejdźmy. To akurat drzwi specjalnie, zobaczcie, specjalnie użyj nam drzwi, żeby tam właśnie skoczyć. Chyba, że to jest w ogóle też dla innych tutaj biegaczy. Dobra, pozbierajmy co się da. Bo tu też mogę... Nie, śmietników, to nie będę przeszukiwał bez przesady. Garbage man. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu już szafeczka, to sobie zajrzymy. I no i puszeczka. Szafeczka i puszeczka. No świetnie się w ogóle składa. Tam oczywiście jest wyjście do... Znaczy dalej. Dobra, dobra, dobra. Dobra, nie, tu już nic nie ma. Nie będziemy tutaj na siłę eksplorowali. Jedziemy po prostu do tego punktu. Widać, że tam pokazuje strzałkę na górę, tak? Co? Kędy droga, panie? No i właśnie, teraz... wynika... orzechy? Alkohol? Aha. Dobra, teraz kędy droga. Którędy tu się dostać w ogóle? Bo wskazuje ewidentnie, że na górę, ale tutaj? Nie. Ale tutaj nic nie ma. No nic. Ani dziury w dachu, ani wentylacji. Taki w ogóle wystrój. Kurwa, co to za wystrój? Jest turecki? Nie wiem. No nie wiem, no nie będę tutaj ma jakieś takie ozdoby, ornamenty. Dobra, wiecie co? Znajdźmy w końcu miejsce, gdzie można tu wejść, czyli o właśnie, ten. Co za ciotka ze mnie, klotka. To nic nie ma? Nie. Weźmy sobie na bliski kontakt ten tasak. No i dobra, opuszczamy budynek, wychodzimy na zewnątrz i zaraz zobaczymy. Cholerni wybawcy. Te podłe dranie współpracują z Raisem. Przygotowali na mnie zasadzkę i ledwo uszedłem z życiem. No właśnie. To by było na tyle, ciotka. Jeśli chodzi o ufanie komukolwiek. Prawda, ufać sobie można... Znaczy, ufać tylko można sobie tak naprawdę. No i co? W końcu jesteśmy w Starym Mieście.
długo oczekiwanym mieście. Następnym razem. O, fuck. Jesteśmy. Pięknie. Zmiana otoczenia widać, zmiana architektury. Taka rzeczka, inne budynki. No fajnie. Dobra, spróbujmy. Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Cholera. Dobra. Czas zagadać do miejscowych. No i co? Roy, zaraz... to Crane. Słyszysz mnie? Crane? Świetnie cię słyszeć. W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać. Gdzie cię znajdę? Jesteś tu? W zerówce? Fantastycznie. Widziałeś dwie wieże z rusztowaniem, jedną trochę wyższą od drugiej? Nazywamy je naszym loftem. Zapraszamy do nas, będziemy czekać. Loftem? Myślałem, że lotem. No i słuchajcie, no, zmiana w ogóle otoczenia. To, że Camden, fajnie. Słyszy mnie pan? Tu Crane. Camden, słyszy mnie pan? Crane? Tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w sektorze zero. Czy Jade jest u pana? Nie, obawiam się, że nie zdoła do mnie dotrzeć. Nie jest to łatwe, wie pan. Musiałem się odciąć zupełnie od zewnętrznego rozmiaru Raisa. Wszystko w porządku? Uwięziony w laboratorium, ale przynajmniej bezpieczny. Czy mnie pan odwiedzi? Jeszcze nie. Muszę najpierw odnaleźć Jade i odzyskać badania doktora Zida. Będę czekał. Życzę powodzenia. No i słuchajcie, no w końcu, nareszcie jesteśmy już w strefie zero, w starym mieście. Ale no niedługo się nie... O, jeszcze jakiś samolot. Nie mogłem się w ogóle doczekać, kiedy w końcu nastanie ten moment. Ale już jest. I tak jakby historia się zaczyna od początku, no bo nowe otoczenie i on, Crane. O, pięknie. Mamy tutaj coś. Crane, tak samo tutaj widać, że bohater znalazł się w punkcie, gdzie tak naprawdę, no nie wiem, tutaj zna akurat dwoje ludzi, tak? Tego Camdena i kogoś tam jeszcze. A tam został zrzucony. No i historia tak jakby się zaczyna od początku, bo to znowu pewnie będzie poznawanie nowych ludzi, itp., itd., etc., etc. Chociaż mam nadzieję, że się pojawią też... O! Patrzcie! Polish flag! No to Techland dał fajny akcent, że to jednak jest polski produkt. Zobaczcie, polska flaga. Jak to pięknie wygląda. No można tylko być dumny. Możemy być tylko dumni z Techlandu. Polska flaga. Fucking shit. W Turcji. Rozumiem. Jakby to było na, nie wiem, na Madagaskarze, który mieliśmy tam kupić ileś tam 10 lat temu, a nie kupiliśmy i dupa, no, tak to byśmy mieli własną... O, fuck, teraz tu będę. Własną kolonię, nie? Dobra, poproś Troy pomóc o znalezieniu Jade. Spoko. Teraz tak, no to co, tędy po lampach. Jak to kie... Paryżańskie lampy troszeczkę nowoczesne wyglądają. Ujejejej. Nie. Co to jest? Please help us. No dobra, skoro jesteśmy... Crane, tu Tobias! Urządziłem nowy warsztat, tu, o, na Starym Mieście. I dokonałem wielu ulepszeń mojej maczety. Po prostu musisz to zobaczyć. Wpadnij do mnie, okej? Okay? No pewnie, że wpadnę po twoją maczetę zawsze, żeby nawet ją, nawet jeżeli jej nie będę miał, to żeby ją tylko i wyłącznie. Mamy tu w ogóle wiele zwiedzania, aż sam nie wiem, co już robić, czy iść do głównego zadania, czy zwiedzać i jakieś misje poboczne wypełniać. Nie lubię amerykańskich filmów. Nie, dobra. Mieliśmy się na razie trzymać... Możesz powtórzyć? ...głównej misji, głównej fabuły. Nadejdzie czas na to. O Jezus. Ale teraz bym walnął bobola. O właśnie, kotwiczka. A na przykład, nie wiem, następny... Nie, następny to nie. Następny to jeszcze będzie fabularny, bo ostatnio było mało fabuły. Któryś tam, nie wiem, może trzeci, czwarty po tym będzie z misją poboczną i później już na zmianę systematycznie. I następnym razem, bo ja ogólnie świeżo, jestem świeżakiem, jeżeli chodzi o nagrywanie,
Jeżeli chodzi o gry, będę na zmianę nagrywał misje fabularne i poboczne, nie? O Jezus Maria, spadłem. Ulala. Dawaj tam, kurwa, ty jesteś kren, jesteś immortality. O, jednak da radę. Oj, 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 tu dziura jakaś. A, tu jakieś lampeczki wiszą w ogóle. Kurwa, tak jakieś, nie wiem, tureckie budownictwo, nie wiem. Watykan? Nie. Cholera, nie mam pojęcia. Wiem, że to miasto slumsy. Hej, ty jesteś Crane, prawda? Tak, to ja. Jestem Michael. Troy czeka na ciebie w naszym lofcie. Dobrze cię tu widzieć, Crane. No i dobra, chodźmy do tego loftu. Crane! Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przyjdzie się stroi. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. No twarzyczkę to ona ma przyjemną, rzeczywiście. To ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Pewnie, że... Ciekawe, pewnie wie. Jade, tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj, Troy. Jade? Tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju. Słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem byłym agentem GRE. Okay? Miałem do przyznał się, co? Rais trzyma pewien tajny plik, ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale... Zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty dupku. No i chuj. Przeramał sobie. Kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. No pewnie, że muszę, bo to część fabuły. No dobra, to co? Więcej nic nie powiecie. Misja wypełniona. Pomóc Jade na uniwersytecie. Dobra, czy to jest daleko? To może jeszcze jest... No nie jest daleko. Dobra, to wiecie co? No i co? Poznamy trochę miasta przy okazji. Tu widać, że tam... To będziemy często pewnie zaglądać. To jest nasz... Nasza... O Jezus Maria. Taki siedzisz. Czasami mam wrażenie, że tak jak on miałby się po prostu kurwa nie złapać. Spadaj, gościu. No ciekawe, jakie tutaj też... No. Słucham cię. Rozmawialiśmy o sposobie przebicia się przez zagłuszanie i Savi wpadł na pewien pomysł. Będzie pracował nad tym, gdy ty będziesz szukał Jade. Co? Nad czym będzie pracował? Wspaniale, aby mu się udało. Pewnie, że będziemy. Jeśli mogę coś zasugerować, postaraj się w miarę możliwości unikać zarażonych, dobra? Zawsze sprawiali zagrożenie, ale teraz te sukienkoty są jakby jeszcze gorsze. Aha, czyli jeszcze gorzej, tak? Jeszcze trudniej, no to logiczne, no poziom... Dobrze, że poziom trudności też wzrasta w miarę tego, jak my zdobywamy doświadczenie, jesteśmy coraz lepsi i mamy coraz lepsze bronie z większymi obrażeniami. Fajnie, no bo no nie będzie za łatwo i o to chodzi. Ale zobaczcie, jaki tu klimat. Tu już samoloty jakieś latają. No i te inne otoczenia, jak wspomniałem. Ile tu zombiaków na dole jest w ogóle? Lećmy dalej. Będzie czas na rozglądanie się. W ogóle jakie dachy. Kurwa, nie wiem. Może to francuskie dachy. O Jezus. Spadł nagle z dupy. No i na razie nie będziemy tutaj nic zwiedzać, nic zahaczać, jakichś misji pobocznych. Nie ma sensu. Jak obiecałem, w końcu skupimy się na fabule. Tu Dawood! Mam ze sobą małe dziecko! Potrzebujemy pomocy! One pogryzły mnie! Zmieniam się! Proszę! O kurwa! Jesteśmy w budynku naprzeciwko opuszczonego placu budowy w dzielnicy Zakątek! Hej kolego, widziałeś może Jade Aldemir? Młoda, długie, ciemne włosy, zawzięta. Tak, rozmawiała z tym, jak on się nazywa. Tam obok. Dzięki.
Dawud, tak czy Dalut, się odezwał. No i ma problem, ale znając życie w grze, nawet jakbym wypełnił wszystkie misje do końca, zostawił to na koniec, to i tak będzie w tym samym położeniu, co jest. Jade? Na bank. Jade, jesteś tu? Kurwa, nie ma. Znowu pewnie gdzieś odeszła. Kim jesteś? Czego chcesz? Cholera, ani śladu Jade. Czy możesz mi pomóc? Gościem. Szukam młodej kobiety. Drobna, ciemnowłosa. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nazywa się Jade Aldemir. Ta, była tu. Niewiele się z nią minąłeś. Siedziała tu trochę pochmurna, jak gradowe niebo. A potem sobie poszła. Szlak by to. Mówiła, gdzie idzie? Nie. Ale ty jesteś Crane, prawda? Zostawiła to dla ciebie. Tamir. Czemu mi to zostawiła? Cóż, nie mam pojęcia. Ale chciała, żeby ci przekazać słowa nigdy więcej. Nie wiem, o co mogło jej chodzić. Dobra, zapytaj ocalałych o Jade. Mogę na słówko? Tak? Używałeś kiedyś karabinu? Jeśli tak, wpadnij do naszego rusznikarza Ruperta. Ten facet przerobi pistolet na wodę, na armatę. Bardziej by się przydał tłumik. Gdzie go znajdę? No, tu zaczynają się schody. Dawno go nie było w jego warsztacie. Spróbuj w jego mieszkaniu. Może tak zrobię. Spoko, spoko. Wiecie co? Dobra, na razie nie będziemy brali tych misji, bo jak mówiłem, teraz szkoda na to czasu. Tutaj mamy bronie, ale to te same, co były oferowane wcześniej. Sprzedajmy na razie to, co nazbieraliśmy. Aha, przytrzymaj. O, dobra, możemy śledzić. Ale zadań... Mamy tak, pomóż Dawudowi, udaj się do mieszkania Ruperta. Dobra, na razie musimy śledzić tą misję, to zadanie. Dobra, no po prostu wyjdźmy stąd. Jade, tu Crane, słyszysz mnie? Jade, gdzie jesteś? Nic z tego. Troy, tu Crane, słyszysz mnie? Crane, właśnie miałam się kontaktować. Savi przebił się przez zagłuszanie i dobrze by było, gdybyś to do nas wrócił. Musisz to zobaczyć. Czemu? Co muszę zobaczyć? To, co się dzieje poza miastem. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Po prostu przyjdź tutaj, mówię serio. Serio, a nie fałsz? Dobra, słuchajcie. Moim zdaniem czas skończyć. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Też to będzie fabularny odcinek, jak najbardziej. Później będziemy tam na zmianę robić fabuła poboczne. Coś ciekawego może znajdę, to pokażę jakieś... Zrobię też oddzielny link na jakieś porady, gdzie co znaleźć. I powiem wam, że jestem bardzo mile zaskoczony. W ogóle polską flagą, no. Deweloperzy fajnie tutaj to zrobili. Ładne miasto, inne otoczenie. Tak jakby gra, mówię, zaczynała się na nowo, tak jakby miała nowy oddech. Chociaż stare, znaczy te slumsy wcale się nie nudzą, bo te wszystkie misje są dosyć ciekawe, nawet poboczne. No ale okej. Okay. Nowy zastrzyk. Zobaczymy, jak się potoczą historie tutaj i fabularne, i poboczne. Ja to jestem w niebo wzięty, cały czas ciekawy. Też nie mam tyle czasu, żeby to naraz nagrywać, więc sorry, że tak z opóźnieniem to wszystko wchodzi. Wiem, że tego jest pełno na YouTubie, ale chcę ze swojej tutaj perspektywy pokazać ten gameplay. No i dobra, ciekawe, czy jaką z tą Jade, jak te relacje tutaj wyjdą Crane'a z Jade. No zobaczymy. No ale cóż, czas skończyć. Czas nagli. Także co, do zobaczenia w kolejnym odcinku Gry Dying Light. Pozdrawiam, było fajnie, pełno emocji. Jeżeli wam się podobało, oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Mówił Turbociechu. Trzymajcie się, hej i do następnego odcinka.